Jaworznianka Wiktoria Sojka właśnie ukończyła 8 klasę, a przed paroma dniami zdobyła pierwsze miejsce w 3. ogólnopolskich mistrzostwach charakteryzacji junior. To konkurs dla prawdziwych pasjonatów bodypaintingu. Organizatorem całego konkursu była Szkoła Art we Wrocławiu. I tematem tej charakteryzacji, tych mistrzostw całych, to właśnie były mitologia Słowian, demony i bóstwa. I właśnie do eliminacji trzeba było wykonać pracę konkursową. Oryginalny i niełatwy temat konkursu wymagał wielkiego artystycznego zacięcia, wyobraźni i, jak się okazało, pewnego szczęśliwego zbiegu okoliczności. Ja szczerze mówiąc nie miałam pomysłu, szukałam inspiracji po internecie, wszędzie, gdzie tylko się dało. I w pewnym momencie zobaczyłam za oknem ptaka, kruka, który zainspirował mnie do stworzenia pracy finałowej. Była to postać, którą sama stworzyłam, postać kruka, i nazwałam ją Czabora, to jest imię ze słowiańskiego. Moja praca przedstawiała demona, pośrednika między życiem a śmiercią. I ta postać, ta Czabora, ona tam krążyła po świecie cały czas, nie miała stałego miejsca zamieszkania, ale żyła gdzieś pomiędzy rzekami, jeziorami, jak taka nimfa wodna. I ona, głównym jej zadaniem był sąd nad grzesznikami, gdzie skazywała ludzi do piekła i tam piskała im okropne piski do ucha. Nietuzinkowy talent Wiktorii wystawiony został na poważne próby. Ta nastolatka ma na swoim koncie już udział w kilku ważnych projektach. Dodać należy, że świetnie się w nich sprawdziła. Takimi głównymi projektami, poza właśnie mistrzostwami, które wygrałam ostatnio, to głównymi takimi to właśnie jest udział jako charakteryzator dla niemieckiego serialu dla Netflixa pod tytułem Barbarzyńcy. Tam malowałam aktorów. Poza tym brałam udział w teledysku do piosenki La 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 Martina Silens. Tam malowałam modelkę, która tam w tle tańczyła. Jeszcze była reklama tapet, gdzie wtapiałam modelkę w tło tapety. Brałam udział w festiwalu Film Spring Open, gdzie też również tam malowałam do różnych takich scenek filmowych i też między innymi tam grałam przez przypadek też w takim The Doll, takim mini horrorze. Talent talentem, ale istotny jest ktoś, kto umiejętnie wprowadził warka na bodypaintingu. Dla Wiktorii to znakomity, ceniony mistrz tej dziedziny, jaworznianin Marian Folga. To wszystko zawdzięczam Marianowi Foldze. Który cię uczył. Tak, tak. To wszystko, te osiągnięcia, to właśnie on tam mnie wszędzie zabierał i tak. Czyli to ja mam to zawdzięczam. Tak, tak. Sukces. W opinii Mariana Folgi silne strony Wiktorii to temperament, konsekwencja w tym, co robi, perfekcja w pracy, ciekawe pomysły i duża wyobraźnia. To gwarantuje Wiktorii dalsze sukcesy, a plany nastolatki są ambitne. Kończę teraz aktualnie 8 klasę i jestem na etapie wybierania, już w sumie wybrałam szkołę. Jest to technikum w CKZiU na elektrowni. Wybrałam sobie kierunek fotografię i szukałam właśnie szkoły i też za bardzo nie wiedziałam, gdzie wybrać. Znalazłam właśnie tą szkołę i zobaczyłam te wszystkie prace na internecie tych uczniów. I chciałam spróbować czegoś nowego. Wiem, że to mi się też przyda do różnych moich, do mojej portfolio i myślę, że to będzie odpowiednia droga. Po tak udanym starcie można życzyć Wiktorii jedynie kolejnych arcytrudnych wyzwań. I niech moc będzie z nią.